Witamy w Carhefi. Dzisiaj na odmiany mamy troszeczkę większy kaliber niż nasze osobówki, które mamy na co dzień. Jest to Volvo FH, 16 rok, 500. Młody kierowca przyjechał do nas z problemem właśnie niskiej jakości audio. Jak wiemy, praca kierowcy jest to jazda na długich odcinkach, jest to Europa, bardzo często wiele godzin spędzonych za kierownicą. I ja osobiście nie wyobrażam sobie mieć po prostu beznadziejny system audio. O co chodzi? Fabryczne głośniki po prostu nie dawały basu, grały naprawdę tak, jakbyśmy, nie wiem, wrzucili, już mówię tylko kolokwialnie, powiem, szmaty na te głośniki. Nie było klarowności, przezroczystości, nie było przestrzeni, nie było niskich tonów. Więc tutaj Rafał przyjechał do nas, no i czy coś jesteśmy w stanie mu zaproponować. Nie było dużego budżetu, więc nie jesteśmy w stanie tutaj się rozchuśtać, Bóg wie, na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, wiadomo. Musieliśmy zrobić tu budżetową, mieliśmy kwotę 8 tysięcy, żeby wykorzystać ją na maksa. I także żeśmy zrobili. Źródłem zostaje nam radio fabryczne. Jest tu Bluetooth, jest zestaw głośnomówiący, nie ruszamy tego. Głośniki na podszybiu. Wrzuciliśmy 10-centymetrowy koaksjalny głośnik z serii Compose. To jest I3 koaksjalny z tweeterem. Tu był odseparowany głośnik średniotonowy i wysokotonowy, ale my już wymienili po prostu na koaksa, który w miejscu fabrycznym gra i naprawdę gra czyściutko, gra przestrzennie. Miejsce mało szczęśliwe, wykorzystaliśmy je, trochę z odbicia od szyby nam gra ten dźwięk, ale efekt jest całkiem ciekawy. Tutaj żeśmy chwilę już posłuchali. Drugim elementem, który wymieniliśmy, jest to głośnik niskotonowy w drzwiach. Jest to również I3 z Recompose. I trójka poszła nam w fabryczne miejsce w drzwiach. Drzwi oczywiście żeśmy wytłumili boczki, żeśmy troszeczkę poprawiliśmy rezonans tych boczków, dodając na nie maty, nie tylko pianki. Również w drzwiach zrobiliśmy, zamknęliśmy jakby to komorę, więc tam jest 16 gra, która gra fajnym kikiem, jest szybka, więc tutaj jeśli chodzi o nasz, nie mamy pudełka od wzmacniacza, widzę, ale to za chwilę też powiem jakby na temat wzmacniacza, bo dlaczego wspomniałem o wzmacniaczu. Wszystkie te głośniki, jakby z samej końcówki radia, one po prostu nie są w stanie rozwinąć się dynamiką, więc tutaj po prostu musieliśmy zastosować wzmacniacz. I tu do ciężarówki zastosowaliśmy M4 24V. Jest to czterokanałowy wzmacniacz, który ma podstawowe tremesu na każdy kanał. I przednie głośniki zasililiśmy właśnie z dwóch końcówek, a z pozostałych dwóch końcówek wzmacniacza zasililiśmy subwoofer. Tam pod łóżkiem jest taka komora, jest taki schowek i tam zamontowaliśmy, i tutaj na przebitkach Daniel pokaże nam właśnie montaż wzmacniacza i subwoofera. Jest to K8W, subwoofer, który po prostu w zamkniętej skrzynce jest szybki, litraż jest 8 litrów, wystarczy nam po prostu, żeby ten głośnik fajnie zagrał. I w K8W zasililiśmy normalnie ze zwrotnicy aktywnej, częstotliwość, żeśmy ograniczyli mu zwrotnicy aktywnej wzmacniacza M4. Więc tutaj, mimo to, że nie było budżetu, po prostu mamy w pełni system, który jest, mamy fajnie poprawiony przód, mamy fajne, szybkie woofery w drzwiach, mamy subwoofer, wszystko zasililiśmy wzmacniaczem i mieliśmy wzmacniacz, który jest na 24V, więc po prostu tutaj ta instalacja, jak wiemy, w ciężarówkach bardzo często jest na 24, chociaż radio jest na 12. Więc cały system gra na fajnie, dynamicznie, naprawdę. Tutaj jest akurat, widzę już tutaj, że właściciel przyszedł po odbiór auta, więc ciekaw jestem, co Rafał powie, ale jak dla mnie po prostu i dynamika jest
naprawdę petarda. Także tutaj Rostock można sobie jechać i głośno słuchać tej muzyki, ale mówię wam naprawdę, no ciężko jakby, nie wiem ile tam, na ile ten mikrofon gdzieś tam przekaże, ale jest fajny naprawdę i kiki, całość się fajnie zgrała, więc ja już powoli będę uciekał, wzmacniacza już nie będziemy, może na przebitkach, Daniel pokaże nam ten wzmacniacz M4, ale generalnie auto w skarpetkach. Nie, jest tak tu czyściutko, jak wiemy, jak wszyscy kierowcy tira, ciężarówek właśnie dbają o, bo to jest ich drugi dom, więc po prostu my również w skarpetkach, więc buty zostają na zewnątrz. Więc tak to wygląda, my nie boimy się nawet jakichś takich projektów typu właśnie tam ciągniki siodłowe, ale z drugiej strony właśnie zawsze mnie zastanawiało, jak kierowcy tirów podchodzą właśnie do muzyki. Czy oni po prostu mają po prostu, nie wiem, systemy fabryczne są na wystarczającym poziomie, chociaż ten nie był, czy po prostu jakby niewielkim kosztem można sobie naprawdę poprawić i zrobić to, że po prostu ta praca naszym jako kierowca ciężarówki będzie naprawdę dużo, dużo przyjemniejsza i w trasę, tak? Więc zapraszam, tak? Jeśli mamy na naszym kanale, czy znajdziemy gdzieś tam wśród naszych odbiorców kanału, znajdziemy po prostu kierowców ciężarówek, zapraszamy. No. Tu akurat 8000 zł budżet, ale można naprawdę jakby jeszcze dokładając kolejne dwa, po prostu można dać jeszcze wzmacniacz z procesorem dźwięku, można dać sześciokanałowy wzmacniacz z procesorem dźwięku, można dodać jeszcze głośnik centralny, jakby to było miejsce, bo jest dosyć szeroka ta scena, więc jakby centralny jakby pozycję nam fajnie jeszcze zrobi, więc po prostu no, możliwości jest sporo, ale po prostu no, musimy mieć zapytania od was konkretnie, więc apel, kierowcy ciężarówek, zapraszamy do Car Hi-Fi. I do zobaczenia do następnego auta.